Rolnik szuka żony zaprosił osobę LGBT+ do programu. Ale taka uczestniczka już była. Walczyła o rolnika, a teraz ma żonę. Rolnik szuka żony to jeden z najpopularniejszych programów telewizji polskiej. W obliczu zmian zachodzących w mediach publicznych pojawiły się obawy, że również formaty rozrywkowe dotkną różne modyfikacje. Choć oficjalnie nie mówi się o drastycznych reformach w tym zakresie, zdaje się, że o miłość będzie mogła zawalczyć jeszcze jedna grupa społeczna. Jak się okazuje, nie jest to jednak taka nowość, jak mogłoby się wydawać. Rolnik szuka żony ma już 10 edycji. Programów polegających na poszukiwaniu miłości swojego życia było w telewizji już wiele. Jednak niewiele z nich cieszy się tak dużą sympatią, jak Rolnik szuka żony. Hit telewizji polskiej gromadzi przed szklanymi ekranami miliony widzów i połączył w pary już wiele paragraf, choć niektóre z nich nie przetrwały próby czasu, część z nich doczekała się już nawet potomstwa. Rolnik szuka żony naliczył już sobie 10 sezonów, w których do rolników i rolniczek z całej Polski spływały dziesiątki listów od potencjalnych kandydatów na partnerów na resztę życia. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy uczestników i typowali, kto zostanie wybrany w finałowym odcinku i z kim ostatecznie zwiąże się dany rolnik lub rolniczka. Rolnik szuka żony zaprasza pary jednopłciowe. Niedawno w telewizji polskiej zachodzi wiele zmian związanych z przegłosowaniem uchwały dotyczącej bezstronności i rzetelności mediów publicznych. Byliśmy już świadkami wielu modyfikacji dotyczących znanych formatów emitowanych na antenie stacji, skupiających się przede wszystkim na programach informacyjnych i publicystycznych. Wiele osób zastanawiało się jednak, czy te zmiany wpłyną w jakiś sposób na ulubione programy rozrywkowe. Póki co nie ma szczegółowych informacji na temat ewentualnego usunięcia z ramówki popularnych programów. Można jednak zauważyć symptomy zjawisk, do których do tej pory nie dochodziło na antenie telewizji polskiej. Mowa o ewentualnym zaproszeniu do formatu Rolnik szuka żony uczestników poszukujących partnera lub partnerki tej samej płci. Te informacje uzyskaliśmy podczas cyklu Q&A na oficjalnym koncie programu na Instagramie. Rolnik szuka żony, historia jednej z uczestniczek. Ta informacja mogła spowodować zdziwienie, szok, a może nawet poczucie ulgi w odbiorcach programu Rolnik szuka żony. Decyzja o ewentualnym przyjęciu osób ze społeczności LGBT+ do formatu spotkała się z wieloma komentarzami o różnym charakterze. Niewiele osób jednak wie, że taka uczestniczka już gościła w programie. Mowa o Krystynie Kamińskiej, która wystąpiła w drugiej edycji popularnego show. Wtedy kobieta konkurowała z innymi bohaterkami o względy Roberta, który ostatecznie związał się z kimś innym. Dziś jednak Krystyna Kamińska jest żonata. Wraz ze swoją partnerką wystąpiła nawet w kampanii społecznej na rzecz praw osób LGBT+. Akcja, o której mowa dotyczy obietnicy wyborczej obecnego premiera Donalda Tuska, który obiecał wprowadzenie w Polsce związków partnerskich w ciągu pierwszych 100 dni funkcjonowania rządu. Chcemy wprowadzenia związków partnerskich w Polsce, bo bliskie relacje dwóch kochających się dorosłych osób powinny być szanowane i traktowane jednakowo, niezależnie od płci. Wspólnie wychowujemy naszą córkę i nic nas obecnie tak nie martwi, jak jej przyszłość.
W obecnej sytuacji prawnej tylko mama biologiczna może być jej jedynym opiekunem prawnym. Przeraża nas myśl, że w przypadku śmierci lub poważnej choroby jednej z nas, druga nie mogłaby opiekować się Gretą, napisały Agnieszka i Krystyna Kamil.